Osoby z autyzmem często są wykluczane z normalnego życia, a ciężar opieki nad nimi spoczywa głównie na ich bliskich. Dlatego Poznańska Fundacja Dom Autysty postanowiła stworzyć ośrodek, w którym podopieczni otrzymają kompleksową pomoc, a opiekunowie – wsparcie. Myśmy się zorientowali, że jak nasze dzieci skończą szkoły, to nie ma dla nich żadnej oferty, że będą musiały prawdopodobnie siedzieć w domu, bo dla takich mocno zaburzonych, z trudnymi zachowaniami osób nie ma żadnych placówek. W domu autysty w Poznaniu będą dwa rodzaje wsparcia dla osób z autyzmem. Pierwszy to będą takie zajęcia dzienne, 8-godzinne. To będą warsztaty gospodarstwa domowego, gastronomiczne, ruchowe, plastyczne. A oprócz tego będziemy prowadzili wsparcie też dla opiekunów, dla rodziców. Skutecznie pracować z osobami z autyzmem, a to pracować funkcjonalnie. Czyli pracować w taki sposób, aby to, czego uczymy, przydało się dzieciom w przyszłości, w ich funkcjonowaniu. I tak naprawdę funkcjonalnie u poszczególnych uczniów może oznaczać coś innego. W zależności od możliwości intelektualnych uczniów, możliwości społecznych. Zdecydowaliśmy się na skorzystanie z dotacji unijnej, bo to była najprostsza metoda zdobycia szybkiego środków na inwestycje. To po pierwsze, a po drugie, no, fantastycznie, że Unia Europejska w ogóle ma takie projekty, że wskazuje kierunki, pokazuje, co jest ważne. Budowa domu autysty ruszy za kilka miesięcy. Placówka powstanie dzięki staraniom rodziców dzieci dotkniętych autyzmem, którzy przygotowali projekt i zgromadzili niezbędny wkład własny. Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.